2 a.m. in the car playing our favorite song. Witajcie moi drodzy. Jak mówiłem w poprzednim materiale, moim ogromnym marzeniem było stworzenie formatu, który umożliwi nam cotygodniowe spotkania. Jest to drugi odcinek z serii Elektroniczne Promocje, w którym będę wyszukiwał dla Was najciekawsze oferty na gry oraz elektronikę. W tą niedzielę pojawi się również materiał typowy dla kanału Kultowa Elektronika, gdzie porozmawiamy sobie o sprzęcie. Tymczasem wróćmy do tematu dzisiejszego odcinka, ponieważ pojawiło się kilka ciekawych promocji i jest w czym wybierać. Gatunek gier strategiczny nie jest już tak popularny jak kiedyś. Dlatego fani RTS-ów i strategii często muszą odbywać sentymentalną podróż w przeszłość i wracać do swoich ulubionych tytułów sprzed lat, aby zapewnić sobie wyborną rozrywkę. CD Case dla fanów serii Command & Conquer przygotowało pakiet Command & Conquer The Ultimate Edition za około 20 zł. Pakiet zawiera tyle gier, że jeden weekend to zdecydowanie za mało, aby je wszystkie ograć. Już w zeszłym tygodniu polecałem Wam preorder Red Dead Redemption, na który również niecierpliwie czekam, a jego premiera na pecety przypada na 5 listopada. Tym razem nowego Red Dead Redemption 2 możemy dorwać już za nieco ponad 200 zł, więc myślę, że jak najbardziej warto się skusić. Także wszyscy fani westernu Rockstara na pewno ucieszą się z tej informacji. Jako fan gier survival horror nie mógłbym sobie odpuścić The Evil Within. Ponieważ za nieco ponad 15 zł przeżyjecie ciekawą historię i na pewno nadchodzące Halloween w połączeniu z tym tytułem przyprawi Was o gęsią skórkę. Nie wiem jak Wy, ale ja ten tytuł właśnie zamówiłem. Ciekawe, czy Wy też lubicie się czasem przestraszyć podczas grania. Zanim przejdziemy do tematów konsolowych, przyznam, że lubię od czasu do czasu zagrać sobie w Diablo. Kiedyś na pewnym kazaniu słyszałem nawet o edycji Diabolo, ale to już inna historia. Jakieś 2 tygodnie temu za około 50 zł trafiła mi się wersja Diablo 3 Battle Chest. Nadchodzący BlizzCon to kolejna świetna okazja dla fanów gier hack and slash, żeby właśnie za taką kwotę zakupić Diablo 3 w CD Case. Tego tytułu nie muszę nikomu przedstawiać i być może uda nam się kiedyś nawet rozegrać wspólną partyjkę. Miały być konsole, ale jest jeszcze jedna pecetowa ciekawostka, czyli najlepsza trójwymiarowa odsłona Fallouta, jakim jest oczywiście New Vegas. Na Steamie jest do wyrwania za 20 zł w wersji Ultimate Edition. Jestem posiadaczem Xboxa One w wersji FAT i przyznam, że jestem zadowolonym użytkownikiem tego sprzętu. Ale jeżeli nie chce Wam się szukać sprzętu używanego, to jest możliwość zakupu Xboxa One X z terabajtowym dyskiem za 1699 zł. Aby skorzystać z promocji, należy użyć kodu rabatowego Halloween. Oczywiście link do promocji na konsolę macie w opisie. Warto też dodać, że są dwa warianty cenowe. Pierwszy wariant to limitowana edycja God of War 5 plus FIFA 2020. Druga wersja cenowa zawiera z kolei Forza Horizon 4 plus Forza Horizon Motorsport 7 oraz FIFA 2020. Jeden z największych hitów obecnej generacji konsol to Spider-Man. A teraz jest do zgarnięcia w cenie 2 średnich whisky z Tesco, czyli za jakieś 128 zł. A plusem zakupu tej gry jest brak bólu głowy oraz wymiotów na następny dzień, pomimo dobrej zabawy. Chciałbym, żeby ta seria powstawała wspólnie z Wami. Dlatego proszę, abyście w komentarzach zostawili informacje na temat aktualnych promocji. Dzięki temu format będzie oferował więcej lepszych treści dopasowanych do Was i Waszych preferencji. Dziękuję, że mogliśmy się ponownie spotkać. Przypominam jeszcze raz, że widzimy się w tą niedzielę, a tematem nowego filmu będzie... Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.